Polska, fresh, kurwa, siedzi broda, fresh. Barber fresh wleciał, berbe. Teatry zakręciły. No. Dobra, siemanko wszystkim. Dzisiaj materiał nietypowy, materiał dwóch zawodników przed zawodami, natomiast zawodnik amatorski, zawodnik zawodowy. Mariusz. Zawodnik zawodowy. Zawodnik zawodowy, zawodowiec ze sceny pro. Dzisiaj spotkaliśmy się razem z Mariuszem na treningu rąk. Podaję, zrobimy łapki. Mariusz osobiście teraz, z tego co wiem, trenuje według planu Pawła Głuchowskiego, ale na ten moment jest delikatny tutaj. Ten tydzień troszeczkę zmiany są delikatne prowadzone. Delikatne ustępstwo, natomiast jeśli mowa o Mariuszu, całej tutaj osobie Mariusza, przygotowaniach i tak dalej, powiem sobie później, bo jest o czym gadać, jest o czym rozmawiać. A teraz zajmiemy się treningiem. Mariusz, jak do tej pory robiłeś ręce? Czy to będzie się teraz różnić dzisiaj? No dzisiaj jako typowy sprint robimy, czyli typowo tylko i wyłącznie po twojemu robimy biceps, triceps, jakoś tam połączymy sobie te partie. A do tej pory przez ostatnie chyba 3 miesiące, trenowałem całego prepa pod treningi Pawła Głuchowskiego, a tam treningi wyglądają tak, że jest duża objętość, ale podzielona na różne dni treningowe. Miałem 4 dni treningowe w pierwszym bloku 4-tygodniowym, na samym początku, kiedy zaczynałem prepa, miałem właśnie akurat ręce, bicepsy i klatkę w takim priorytecie delikatnym. Sorry, drugi, bo się mylę, bo to dawno temu było, ale nieważne, bo był priorytet, no i tak wychodziło, że 3 razy w tygodniu trenowałem ręce, trenowałem bicepsy. Ludzie pytali, czy to nie jest za dużo. Słuchajcie, biorąc pod uwagę cały przekrój tygodnia i objętość, to było ok. Jeżeli chodziło o jeden trening, na przykład to, co ja do Pawłowi mówiłem, co na przykład mnie nie drażniło, ale powodowało jakiś niedosyt, że tych ćwiczeń na przykład było za mało. Ja robiłem jakąś tam serię, dwie, albo jedno ćwiczenie całe i nie koniec, nie koniec bicepsa. No i myślę, kurwa, ty, no tam jest tego, za mało. Nie czułeś tego, co do tej pory. Tak, ale wiesz co, to też miało wpływ taki fajny, że ja nie czułem tego permanentnego przemęczenia, bo ja, tak jak Paweł mówił, ty dajesz bodziec zmęczenia tylko w dany, kurwa, jeden mięsień w danym dniu. Znaczy skupiamy się bardziej na tym, że to jest takie dość lekkie zmęczenie. Ale sumarycznie nie jakiś wielki stan zapalny pleców, gdzie przytrałeś całe plecy, przytrałeś całe nogi jednego dnia i jesteś jednym wielkim stan zapalny, gdzie dochodzisz do siebie po 4-5 dni. Czyli tak naprawdę jesteś w stanie się regenerować? Szybko regenerować, po prostu musisz utrenować tą partię. Czyli partia jest non-stop, eksplodowana. Non-stop przeorana i tak dalej, więc naprawdę wychodzi tak, że nie przemęczysz się, regeneracja będzie na dobrym poziomie, mięso nie poleci i sylwetkowo... Tak, bo wiesz, tam też takie założenia były, że jak robimy gdzieś tam priorytet, to coś odpuszczamy. I na przykład było tak, że przez 4 tygodnie czworogłowy tylko robiłem wypychania na suwnicy 4 serii, nie? I Paweł twierdzi, że i to też zresztą miało przełożenie później na tą formę i zresztą teraz nawet to widać, że to tylko chodziło o to, żeby podtrzymać. Ty na tym nic nie stracisz, ale tylko podtrzymać, żebyś ty nie poleciał z tymi jadami. A później priorytetem były nogi, nie? No to już było zapierdol konkretnie. No dobra, jeszcze porównać poprzednie przygotowanie i plan treningowy, a teraz? Czy widzisz różnicę już po takim... Nie no stary, wiesz, w czasie trenowania na maksa i tradycyjnie, nie przekonasz się. Właśnie z tego, co jeszcze tak przerwę, z tego co zauważyłem, to Mariusz zawsze trenował, to co miałeś ochotę, to robiłeś, miał być ciężko, miał być zapierdolony. Tak, tak, po prostu. Tak. No to wiesz, jak trenuje się. Typowy sprint, każda partia na jednej sesji treningowej, 5 treningów w tygodniu. I tak wyglądały moje przygotowania. Chociaż wiesz, ja też poprzednie te przygotowania też już tam nie cierpiałem wielce, nie? Teraz było już, wiesz, no myślę sobie, kurwa, jestem tym zawodnikiem ligi tej pro, no to jak mam trenera z najwyższej półki od żywienia, od suplementacji i od anaboliku, no to muszę mieć też trenera top, jeżeli chodzi o trening siłowy, no to też odezwałem się do Pawła i tam doszliśmy do porozumienia, Paweł rozkminął mnie naprawdę, tam widziałem, że to podchodzi mega indywidualnie do mnie, no dla niego wiadomo też jest kwestia promocji, że może się ze mną razem wiązać i razem możemy pracować.
No i to też zaskutkowało, no bo te treningi były fajne, urozmaicone. Ja przychodziłem z chęcią na trening, nie widziałeś, no bo wiesz, każdy na trening to była nowość. Zawsze zmieniała się ilość serii, zmieniała się ilość powtórzeń, co tydzień coś było nowego i to wiesz, powodowało to, że była taka, ciekawość. Chyba, co dzisiaj będzie na treningu, jak ja będę się wyglądał, nie? No i to tak. Czyli tak naprawdę miałeś teraz okazję poczuć to, co czują ludzie, z którymi ty współpracujesz. Tak, no to dokładnie. No. Coś też tak miałem poukładane wszystko, czyli tak jak moi podopieczni mają ustalił wszystko czarno na białym i sobie napierdzielają. Ja tak samo chciałem w końcu się poczuć, że wiesz, nic nie myślę, kurwa, wy za mnie pomyślcie, wy mi powiecie, co mam robić, ja to zrobię i do widzenia. W sumie, Mariusz, ja okres masowy przepracowałem ostatni też na podstawie planów od Karola Leśniaka, to jest no, nasz wiem, Karola. No. Karol no, też mega poszedł tutaj do tematu, kazał mi wysłać wszystkie ćwiczenia parę razy, żeby sprawdzić, jak ja to robię, żeby wszystko było zrobione na perfekt. I powiem ci, że widać ten postęp, widać tą różnicę i tak dalej, kiedy jest trenowane tak freestyle, bo no. Tak, kiedy jest trenowane tak naprawdę rzetelnie i konkretnie. Wiesz, no bo to wszystko musi być do pierdolenia. Tak, to wiesz, ja robię tak samo jak ty, i tak dalej, czyli trenowałem tak, to, na co miałem ochotę, miało być ciężko i tak dalej, nie? Ale no widzę, że parę generacji była gorsza, teraz tej masy mięśniowej zostało więcej, ale z czego jestem najbardziej zadowolony, to myślę, że u siebie to również było, ty pisałeś, siła nie poleciała i... Bo kurwa, stary, we wtorek robiliśmy plecy z Grześkiem, to on jest na masie, ciężary moje zdejmował. Mówi, ty jesteś popierdolony jakiś, kurwa, mówi, ty jesteś, dlatego nie przed startem? No nie wiem, jakoś tak, kurwa, no nie mam takiego czegoś, że wiesz, zawsze było tak, siedziałem, kurwa, w domu, na tym, na fotelu się zbieramy, myślę, kurwa, 16, trzeba jechać na trening. I tak siedzę i wiesz, łapię oddech i myślę, dobra, Jolka, kurwa, jedziemy i wstaję, i tam się odpychnę, jest marciarz, kurwa, z biegu. Zajedziesz pod siłkę, jeszcze siedzisz w samochodzie. Da, jeszcze, tak, ale tak, ale nie, tam, wiesz, to już ja wtedy robiłem wszystko, żeby jakoś tam złapać motywację, czyli szoty, kurwa, Boogiemana, dodatkowo miarki Boogiemana, efedryna, kurwa, coś tam jest, chuina, żeby tylko, wiesz, a później chodziło, że szedłem, kurwa, do domu, ciągnął ze sobą, trup, no wiesz. Wiesz, jak to jest, fajnie jest, przez chwilę później jest chuj, dlatego stymulantów w tym roku nie używam żadnych, tylko Boogiemana sobie rzucam i to jest praktycznie, tak jak to spalacze, no ale to Cutting Edge, czy Klemburex mi kurde jest treka, no to nie ma co... Jakaś kofeina i tak dalej, tak, ma takie ekstrakty, więc to jest spoko, no ale efedryna i tak dalej, no to czuć, że to naprawdę... Ryje beret. No, ryje beret i z budów, no ale o przygotowaniach to porozmawiamy sobie później, nie? Tak, teraz... słuchajcie, bo się rozgadamy, a gadać... Tak, no kurwa, z godzinę będzie znowu. Robimy łapy, zaczynamy od modlitewnika, zrobimy jedno ćwiczenie na modlitewniku, ciężkie, dość ciężkie, kolejne zrobimy od bicepsy, również ciężkie, ale oddzielnie, a później zrobimy dwa ćwiczenia po prostu łączone. Dobrze. Dobra? Macie. Zaczynamy macie, i zaraz zobaczycie. Cześć, kurwa. Wziął. Też się tak skurcze łapią? Skurcze też się tak łapią? Nie. Nie? Zaraz zaczną łapać. Akcja większa, bo z tym kotem, kot pysztosek na balon, już on mnie zjadł i musi wygrywać, nie? Rozo tu blesy się wybić, co? Nie był popularny. Co? Blesy. Kurwa, już długo jest. A wcześniej? No. Jeszcze nie był. A ty wcześniej byłeś? Ja nie jestem. Ty masz kreskę. Kość kostka balonu. Kreska fresh, kurwa, siedzi broda fresh. Barber fresh wleciał, barberek. Zaraz my dołujemy jeszcze kolejnego. A my kurwa sami jeszcze nagręcamy, ale wiesz, że to jest głupie? Się śmiejemy z tego, a kurwa sami to jeszcze nie śmieje się z gości, które tak... Bo teksty są kurwa śmieszne. Nie, no są, tylko... Spadają ucho i jebany kurwa tak trafił, że nawet ja to, no, że nawet ja chodzę kurwa powtarzam. Zaczynamy my do Rokoko nie poszliśmy? Jak nie, był? Nie mój time kurwa był. Lecha, cześć kurwa. Dobra, że jeszcze tu jedno i zrobimy już szybko. Hepa. Dobra panowie, robimy dwie serie rozgrzewkowe. Zaraz zrobimy sobie dwie siłowe. To takie solidne. Może jedną... Kurwa, może nie dzwoni teraz, bo jak mówię do chłopu od 17 jestem, to po prostu kurwa zrobić. Dlatego może jest nosić. Nie wycinamy tego. Zaczynamy tego, zobaczycie, jak czuje się zawodnik przed zawodami. Dobra, pierwsza seria robocza.
Mariusz, musisz się wyżyć, więc robimy ciężko. Jeszcze robisz? Nie wiem, że za nic jebę od razu? 15. Bicepsy bolą. 15. A jak Mark twój? Jest to Mark? Ciężko. Dawaj. Wiesz co? Co się kurwa tutaj boli? Uczkreśmy ten. Fajny pomysł, prawda? Ale słowanie nachwytam, to może sobie pochwytam tak nagle. I sobie kurwa wziąłem. No bo patrzę, coś mi się podswędziło, kurwa. No to teraz, miałeś ten trening taki swojego. Normalnie. Ja robię ten sam plakat przez pół roku. No wiesz, zmiany jakieś tam też takie małe. No, takie wiesz, małe, kosmetyczne zmiany. I sobie też padłem na pomysł, sobie zrobię ściąganie jednoroczku. Jak mi coś było palce pierdolone, ale już to kurwa. To w tamtym tygodniu. To zobaczcie, zajebiste góry są na sam koniec. I góry bardzo małe. Dobrze, coś sobie zmieni. Coś sobie na podchwytem, kurwa. Ja myślę, może ten najszerszy będzie lepiej wyglądał po tej serii linek, nie? Tak, tak, tak. Tutaj ćwiczonko, lecimy na kolejne. Zrobimy ściąganie na triceps. Wąskie. Chwytem takim prostym, tak go nazwijmy. Siłowo, ale na dużo wykresie powtórzeń. Zobaczmy co dalej. U Mariusza coś delikatnie odzywa się ręka. My też nie szalejemy. I nie jest to wymówka, tylko nie jesteśmy na tyle głupi, aby robić po prostu. Na tak, na siłę. No coś tam zrobimy, ale... Nie, robimy normalnie, robimy, ale znajdziemy alternatywę. Mówi, ja mówię, wiesz, lecisz do Stanów, polecimy, fajnie. Ona, co ja będę robiła? Budynki oglądała wielkie. Ja mówię, kurwa, dzieciaku, ja w twoim wieku to raz w życiu nad morzem tylko byłem z rodzicami. Raz pojechaliśmy, kurwa, na koniu siedziałem, czy na jakimś ośle, kurwa, mam zdjęcie do dzisiaj. I to jest moja jedyna pamiątka z rodzicami wakacji, stary. Mnie kiedyś Janka pytała, czy z Mariuszem i z Biolką córa jeździ razem na zawody. Mówię, ty nie wiem, no pewnie czasami jedzie, czasami nie jedzie. A czemu tak? Ja mówię, bo Mariusz mówił, że jej się nie chce, nie? No. Ja pierdolę, kurwa, ja do Rybczyzny jeździłem czy gdzieś, nie? Ale ona, wiesz co, my mamy tak, że wiesz, no my dużo jeździliśmy po świecie teraz i tam wakacji trochę więcej było niż standardowo. A ona mówi nam tak, słuchajcie, tak dziecko 15-letnie, 14-letnie, no. Mówi, jest 15-latka, no. Dobra, dla mnie dziecko. Będzie oglądał, nie będzie ogląda, ona ma to gdzieś. Ma w dupie ojca, że ojciec nagrywa. Tylko na Instagramie dopiero mi dzisiaj zaczęła obserwować. Bo mówię, dawaj, muszę to mieć do 40 koła. Mówię, kurwa, dawaj, szybko followersy moim będziesz. I ona mówi tak, że raz do roku może mieć wakacje z nami i wtedy ona z nami leci, ale więcej proszę mnie nie zabierać, bo ona nie lubi ciepła, ona nie lubi słońca, bo chmurą, ja wiem, jak muszę być, mam zjebę, no. Kurde, te dzieci teraz takie małe zjeby, no sorry, tak powiem, ale... Jak dziś pamiętam z rodzicami wakacje w Łebie. Stary, jak dziś w Łebie. W Łebie. A żeby ojciec chciał mnie zabrać na Malediwy? Nie mówię, że nie chciał. To pewnie nie było jak. Ale powiedzmy, że takie wakacje, mimo że to była Łeba. Też pamiętam, Ani, opowiadałeś kiedyś o wakacjach. Gdzie ty byłeś nad morzem?
Gdzie ty byłeś nad morzem, że miałeś jakieś tam, wygrałeś jakieś... Na dupy? No. W łebie. No, właśnie, dobrze kojarzę. Tak, no. I stary, czasy zajebiste. No, fajnie. Miałem 20 lat, kurwa, wybory. Ostatni wieczór, impreza. Zero kasy na 4 taterki pożyczone, ty. 2 dychy odkumulowałeś, kurwa, na dychę na wstęp. I 2,50 na Tatry, 4 Tatry, nie? Żeby się koleś trochę, wie, spuść, nie? I kumpel, wchodzimy, kumpel mówi, ej, patrz, plakat wisi. Wybory misterek są, nie? Weź spierdalę, my trzeźwy jestem, nie będę szedł się jedynie robił. Jak się najebałeś tymi Tatrami? Tatry zakręciły. No. I poszedłem, no. Wygrałeś misterek. I wygrałem. Taka nagroda? 300 zł. No to kurwa, 300 zł. Ale jest od razu tego, 50 zł na bilet schowałem, bo rano wracaliśmy. A reszta, balet, stawiam, kurwa, biznesman, panty. Stary, my mieliśmy wakacje za nią. Pierwsze, to też ci opowiadałem, ale jeszcze powiemy tutaj. Pojechaliśmy na truskawki. No, ja to śmierdzę. Żeby zarobić, żeby biznes życia. Pojechaliśmy na truskawki obok Korycina i mówimy, zarobimy sobie na tydzień do Władysława. Ja lubię Władysława, byłem na obozie koszykarskim, tam zajebiście polubiłem to miasto. I kurwa wyszło tak, że na truskawkach przez 2 dni, po 2 truskawkach zarobiliśmy kurwa 104 czy 108 zł we zwykle. I starczyło nam na bilet do Władysława z przesiadku w Gdańsku, w Gdyni. I był ostatni dzień, to przedostatni. Nie wiem, z 5 zł miałem w portfelu. To kupiłem sobie 2 Tatry. Tak samo, 2 Tatry. I wracając, jedliśmy makaron z cukrem. I nie mieliśmy nawet wody, nie mieliśmy na wodę. Nie mieliśmy nic. I skończyło się tak, że na szczęście pociąg miał opóźnienie. A był upał, bo to był lipiec. Pociąg miał opóźnienie. I dostaliśmy w ramach przeprosin pół litra kropli Beskidu. To kropla Beskidu była najlepsza kropla Beskidu. Polo małe, chude takie. Dostaliśmy to? Prins Polo takie małe, chude, to najmniejsze. Właśnie to nie dawało. Nie? Bieda, stary, jakiś ten, biedny papier. To nie był ICC, tylko jakiś TKK, chyba, czy to jakiś tam. No dobra, lecimy teraz z młotkami, zrobimy sobie młotki siedząc. Młotki siedząc. I zrobimy sobie Francuza sztabu łamaną, włączony. Dobra, stojąc? Siedząc. No to mamy tutaj. Tam tą sztabę inną, bo to jest strasznie ciężko. Czekaj. Może ją weźmiemy, no co zepniemy i tyle. Tu weź to zepnij. To było po ziemi mniejsze, to było troszeczkę zmienię. Częstowość też. Zdrowo, no. Kurde. Nogi tutaj będą, to wiesz. Właśnie o to i chodzi. Kiedy? A ja robiłem. Co ty? Marketing full. Młotkowo jedno. Tak. Jedna ręka 15, druga ręka 15. Ale ja mordę kurwa przodujesz. Ty też ciągnięty jak szur full. Młotek musimy sobie zrobić. Wielka nie robi? Robi. Znaczy, a nie, bo dobrze nie robi, sorry. Nie. Ale kiedyś poszedłem na konsultację. Chodź to po moje. No ja mam głowę, nie? Stary, a ty chcesz się przeprowadzić starsze, proszę moje czoło. No to będę głowę przyjął. I słuchaj, pani mi powiedziała, że muszę, czy będę trenował, jak ona mi zrobi. Ja mówię, że tak, bo to mi nie zrobi. No mówię, dlaczego? Bo może spłynąć i możesz, że może wzrok stracić. Mówię, ty, dobra, mówię, ja to pierdolę ten botox. Ty. Ja widzę, jak te rigany granic i cała reszta nie ma botoxu. Ja mówię, to pierdolę. To kończą polony. Trochę wzięło. Nagrywaj. I ten. I też gaz przeżyłem. Na 15 dobra. Kurwa, dużo. Kurwa. No co? Kurwa. Dać 15. Dawaj. Dycha. Dawaj. Okay.
Lotnisko dojebane. Co? Lotnisko dojebane. Napięć. Muszę rękę do dołu dać. Bo mnie boli, nie? Powiedzą, że sterydy. No. Patrz, Frank ma garb, kurwa. Lubię ten stan, kurde, lubię. Ty, wiesz co? Najpierw jest najfajniejsze, jak jesteś taki wyjebany, bo to jest takie chore, ale masz taką świadomość, że już musi być dobrze, skoro jesteś tak wkurwiony. Dokurwiony, ja zmęczony. Najlepszą fazę miałem właśnie na ten tydzień przed startem w Alicante. Pojechałem do nas na i tam trenowałem. U USD to była forma wtedy, tam było takie zajebiste światło w tym akwicie. No tak, dzienne takie, nie? Dzienne światło na akwicie. No wiesz, to jest ciemno, jak w dupie, nie? Tak, to jest to inaczej to wygląda. A tam kurwa cały czas w świetle dziennym, jak ja tam dojechałem, to kurwa zaczął zamiast chodzić. Myślę, o kurwa, chuj, złoty ty. Czy wiesz co, ja gadałem o tym też za nią, nie? I mówię do niej, kurwa, pojedziemy w tych zawodach długo. Ale, tak wiesz, bez płuc, tak jak jest, no to jest realne, to każdy się zgodzi. Jak wiesz, że jedziesz na zawody pro, napierdalasz się z tymi z Instagrama, można powiedzieć, na deskach, wiesz, że coś znaczysz, wiesz, że naprawdę wyglądasz, tak. To wiesz co, tak szczerze, to można pakować to kurwa kasę, latać, zwiedzać, leżeć chujem do góry, trenować tam i tak dalej, bo wiesz, że to jest po coś. A jeżeli latasz tak jak ja, wiekać sobie to tu, to tam i gdzieś tam próbować, to kurwa wiesz, to aż tak... No ale ty też chyba tam próbowałem. Tak, to nie o tym. Ale to jest właśnie zbieranie doświadczenia, no, moim zdaniem. Wiesz co, moim zdaniem każdy zawodnik musi przejść swoją ścieżkę. Jasne, że tak. Dla mnie to jest chujowe, jak ty wychodzisz pierwsze zawody w życiu i zdobywasz kartę pro. To jesteś nie. Kurwa, to jest coś takiego, jak jesteś niedorobiony w tym zawodzie. Ty tak się rodzisz, bo w bogatej rodzinie teraz masz Ferrari i kurwa... No to samo, jak to no. I wiesz, ale nie przeszłeś tej ścieżki. Nie doznałeś kurwa tej porażki. Kiedy debiutowałeś? W którym roku? 13, czyli 9 lat temu. Tak, i startowałem praktycznie rok w rok. 9 lat temu, czyli? Czyli miałem 27. Nie, 10. No 28 miałem. No. Jak debiutowałem? No to kurwa. No. To tak jak ja miałem za 3 lata debiutowy. No dopiero, nie? No i widzisz. Ale wiesz, ja przyszedłem do swojego... Ale wiesz, swoją... patrzę tak kurwa... I w końcu, wiesz, jak ja zacząłem trochę jeździć tam po tym świecie, sobie myśliłem, że będę ze Stublikiem, jak poszedłem do niego, nie? To mnie tak zmotywował, żeby zrobić taki sezon startowy, zagraniczny. Właśnie wtedy dzieliła się NPC z IFBB. Ja była Dania chyba... Nie, to Dania to już była z Rębisie. Ja tam Irlandię robiłem, Niemcy... Irlandię, tam było blisko, fajnie. I wiesz, i ja zobaczyłem, że... Kurwa, nie jestem wcale gorszy od tych ludzi, co jeżdżą po świecie. Tak. I wtedy złapałem pewność siebie, nie? I to mnie podbudowało. Ja wtedy zobaczyłem, że kurwa, mogę startować za granicami, mogę do Olimpii, a tak chodzi. Przyjechałem na Olimpię po nieudanym starcie na WPF-ie i kurwa jedno trzecie miejsce. Tak. Na 20 paru zawodników, trzecie miejsce. No to wtedy wiesz, sobie pomyślałem... Ja ci powiem szczerze, teraz to wiadomo, to zawody są jakie są. Nie mówię, że złe, nie mi to oceniać. Ale teraz zajmując ten NPC drugie miejsce, to byłem kurwa w szoku i to widziałeś, kiedy byłem obstrany, bo jebałeś mnie jak kurwa, jak Rębisz, identycznie. Nawet Mariusz po mnie jechał, nawet Mariusz po mnie cisnął. Choć wiedziałem, że też prepszy wkręca, że jestem pizdą. Ale byłem zadowolony... Co, zachowałeś? Trzeba było cię zmotywować po prostu. Nie jesteś pizdą, tylko kurwa, no ja wiem, jak czego ja bym oczekiwał. Też nie lizania po dupce, że kurwa jest zawsze świetnie, bo nie jest, no. Ale czego dałem, że i wyszło drugie miejsce, gdzie liczyłem na top 5, ale kurwa miałem takie podłamanie po tych zawodach. Ja myślę, chuj, no i kogoś nie pocuję, z kim nie gadam, bo to kurwa nic nie da, bo będzie, że jestem pizda.
I gadałem 3 dni temu chyba z Zagórą. Z Mateuszem Zagórowskim. I mówię do Zagóry, ty kurwa, mówię, jest w ogóle sens to robić? Mówię, kurwa, nie, rozumiesz. Ty to masz kurwa rozkminy takie. Przemyślenia. I to jest właśnie też to doświadczenie. I gadałem z Zagórą i mówię do Mateusza, jest sens w ogóle to robić? Czy nawet jak ta sylwetka będzie większa, będę starszy, bardziej dojrzały, mięśnie będą bardziej dojrzałe i tak dalej, ten staż będzie spory, to czy jest sens w ogóle to robić? A Mati mówi, że sylwetka jest ładna. Brakuje nogi, brakuje tego czy coś. Co? Po prostu trzeba to robić, a nie myśleć, czy trzeba to robić. Nie, to tak robię, tylko wiesz co? No to się kurwa rób i nie wpierdalaj. Tylko wiesz co musiał zrobić? Już wyglądać na tyle dobrze, że wiem, że jadę na zawody, jestem na tym podium, ale jadę sobie... Ile masz lat, synu? No dobra, no. Ile masz lat? No, 25. No. No i kurwa, i się cicho, rób swoją radę. I wiesz co kurwa, chodzi? Kurwa, nie rozmyślaj. I jedziesz kurwa tak, Hiszpania, jedziesz kurwa... No ty byś już chciał kurwa być tym, Mister Olympia z Bumsteadem kurwa rywalizować. Nie, no tak to nie, ale... No to dobrze, no to ogarnij dupę kurwa i ale ja lubię jeździć, lubię wieść. No to... Ciekawe, no to... Ja nie lubię siedzieć na dupie. Ja nie chcę się kurwa, wiesz o co chodzi? To jak wszyscy zawodnicy. No już ci tłumaczę. Wyglądasz na tyle dobrze, że kurwa jeździć, korzystać, słoneczko, plaża jest fajnie. Ani kurwa jedziesz na Mistrzostwa Śląska w dzisiejszych czasach. Na Mistrzostwa Śląska, czy kurwa do Siedlec i kurwa jesteś, wiesz, międzynarodowym kurwa zawodnikiem polskim. No nie kręci mnie to, a jedziesz teraz na New York Pro, jedziesz na Toronto, Brazylię, nie Brazylię i tak dalej, no stary, to jest faza w chuj. No tak, no, no ja to wiem, kurde, bo ja lubię, ja po prostu lubię wyzwania, no i tyle. To jest zajebiste. A dodatkowo nie tylko wyzwania, ale lubię też dobrze spędzić czas, no. No tak, żeby i ja tam będę się świetnie bawił, ja to wiem o tym. Tyle, powiem tak. Jakie byłem zmęczony prepek, no coś też w Nowym Jorku, kurwa fajnie bym się bawił. Czy w Rio, kurwa. Czy w Rio ja mam plan normalnie, dość przed spoko. Startem będę kurwa do Jezuska z bucika, kurwa wchodził na górę, normalnie. Plecak z żarty biorę, dwie wody i napierdalam, tak. Jezus tak duży, kurwa, i to łódeczkę wymienisz na krzyżyk no. Jeszcze. Nie, no ja powiedziałam, wiesz, z Wolku, ona mnie pyta, no dobrze, ale jak, jedziemy i co? Będziesz tylko trenował i cardio robił? Ja mówię, ty, no dla mnie cardio, znaczy ona... Pierdolę trochę głowa, że ona mnie pytała, bo ona mnie nie pyta, bo ona wie jak będzie. Jedziemy, zwiedzamy, korzystamy. No tak, no nie robisz się. No, przychodzą są zawody i tyle. I wsio. Tak powinno być. Dobra, panowie, lecimy jeszcze jedno ćwiczonko. Jest maszyna na dipsy taka? Jest, ale ja z barkami moimi to bym wolał, okay. Tego nie... To może zaproponuj ostatnie ćwiczenie, trzecie. Co zrobimy? Na co? Biceps-triceps. No nie wiem, kurwa, ja lubię normalne, zwykłe uginanie z handlami, no jak to dobra, lubię. Dobra, zrób uginanie z handlami, no. Triceps. I co, i może coś jakiegoś ala Gukowski, jakiś tam tricepsi. No to ściąganie linek z tym, chwycie V na tym. Typowe takie ściąganie? Nie, ściąganie z góry. No. I chwycie V, przed sobą ciągniesz wszystko, nie? To Karolowe jest inne, jest 100. Ale no to tak, będzie... ale to jest, o to chodzi, to Karolowe jest 100, to nam musi być sam. Więc musimy to zmienić. Dobra, robimy, więc... No to zaczynamy, ale co, to będzie łączone czy nie? Łączone. A no to co ustalić, proszę, to ustawiamy. Freestyle'owy trening, ale Mariusz jest chwilę przed zawodami, ja tak naprawdę tydzień. Jeszcze jutro zostanie mi trening klaty i zaczyna się peak week, więc bez szans. Przestaleń z pobyta. Ile ruchu? No 12, to mało ciężko się dorzucić. To czekaj, nie dorzucaj, zobaczcie czy w ogóle to wiesz. To. Tak? Poczekaj chwilę. Wyciągasz przed siebie trochę. No. Wyciągniesz tak jakby za siebie, nie? O tak, ładnie to jest. No nie pracuje kurwa, skurwa. Tak jest ciebie trener personalny. Stówka kurwa po wyjściu od razu. Co? Stówkę od razu naliczą po wyjściu. A stówkę? No. Tania, nie? Powiem tak, bo Białostocka stawki. Jak za pro? I tak jest tania. Robisz jakieś treningi personalne? Nie. Nigdy nie robiłeś, nie? A ty pracowałeś? Nie miałem czasu. W spedycji, a później? Co? A później już to raz, no już online. W międzyczasie w spedycji tak, pracowałem dużo. Że... Rzuciłem z pracy tam, bo miałem tyle kurwa tego, że nie potrafiłem już się ogarnąć. To co, tutaj też z wami seminar? Tak, bo leci, no. A to później, to widzę w spodzie robimy, tak? No dobra. No nie lat. Gdzieś miałem kropę, że nie wiedziałem jak to... Inaczej. Zdawałem sobie sprawę, że można z pracą się nożnie tyle co nie wyrabiać, co może być ciężko, ale nie wiem, czy ty masz tak teraz, ale kurwa naprawdę jest
podczas tego prepa? Prepa, mojej produkcji. Jest ciężko, żeby zrobić tak dużo, jak się robiło wcześniej. Rozumiesz, nie mowa o pracy. Ja nie mam z tym problemu. Normalnie. Ja normalnie siadam. No, no ty masz taki swój schemat, chyba nie wstajesz rano. Ja mam z tym pracy już, kurde, taki, że do mnie jest jak praca. Wstaję poniedziałek, wtorek, środa, raporty. Poniedziałek jest kołchoz taki, że na telefon nie odbieram od ludzi, bo o znajomych nikt do mnie nie dzwoni. Bo mam tyle roboty w poniedzieli, bo ja mam tak ustalone z podopiecznymi, że raporty wysyłają poniedziałek, wtorek, środa. A zazwyczaj jest tak, że wszyscy większość wysyła w poniedziałek, nie? I ja tych, którzy wysyłają na przykład weekend albo poniedziałek, ogarniam na bieżąco, postaram się jeszcze im odpowiedzieć tego samego dnia, a reszta, która tam wysyła na przykład wieczorem, czy albo w poniedziałek po południu, dopiero ogarniam ich we wtorek i tam je w środę. A czwartek, piątek już takie tam pytania, niedobitki dostają mi, robię cały weekend wolny. Ja robię niedziela, poniedziałek, no wtorek, środa, nie. Czwartek i w piątek kończę czwartkowe i sobotę mam taką, wiesz, muszę powiedzieć wolną. No, ja pracuję tak jak typowy Polak, no, od poniedziałku do piątku. Tylko, że tak sobie pracę układam, żeby im dalej, im bliżej weekendu, tym było już tego mniej. Ja mnie rozbraję jeszcze, wiesz, ten sklep i w ogóle, wiesz, co to jest. Jedno, drugie, trzecie i kurwa można się wszystkiego dobrze zrobić. Robię serię, robię nie mięśni, jest łatwiejsze. Jest serię? Trzy. Marcina, weź z prawej strony. W zawodach zjadłeś wszystko, co miałeś ochotę? Znaczy, nie? Ale było jakieś takie danie, które kurwa powiedziałeś, że Jezu, może zjeść, to zjadłeś? Kebaba. Kebaba? Ja tak placki się męczyłem. No po prostu, no kurde, masakra. Ale ty, wiolka nie zrobisz, wtrapa mi się? No ja nie chcę tak. Ja chcesz normalnie, kurde, spieczone w tłuszczu, takim mi się chce, co? Tłuszczu, oleju mi się chce, kurwa, nawet taką nalał do gęby, kurwa, smalcu. Spody po laski cię zabiorę, z tej Ameryki wrócisz. Z Ameryki. A to sobie ja wrócę z Ameryki na tydzień tylko, także wiesz, to nie będzie, raczej tam po Ameryce sobie podjem, to już jak wrócę, to już nie będzie czas na wpierdalanie. Ja się szczerze bałem, może dziwić sobie, bo nigdy się nie bałem, w sensie, poniosłem za dwa tygodnie start, zjadłem kepsa, wypiłem browara, poszedłem spać. I następnego dnia zjadłem tylko muffinkę, czekoladę, taką najtańszą z Biedronki, bo chciałem, miałem ochotę na czekoladę lewiatana orzechową. Taką lewiatana. Mydło takie? Tak. No weź, kurwa. Ja jebałem, co? To nie było jakiś nussbeizer? To właśnie zjeść? Nie chciałem, właśnie, rozumiesz? Ania do mnie mówi, weź, nie żałuj sobie czekolady. Mówi, ty pojebana jesteś. Nie żałuj sobie tej złotówki. Mówię, na co pracujesz, bo szkoda mi ci pożyczył, kurwa. Dał ci bym na tą czekoladę, kurwa. Mówię, tak, nie szkoda mi 5 złotych, że kupuję za dwa, tylko kojarzy mi się stary, kurwa, no jak nie było kasy, nie, szło się z kumplami wypić piwo, to szło się też do lewiatany kupować najtańszą czekoladę orzechową. I miał ochotę taką czekoladę. Ale też czekolada do wody. Browara. Nie, ale też wspominam ten. Wspominam o tym siebie w materiale, nie? No i zjadłem dwie zapiekanki mrożone z Biedronki, bo chuj mi się chciało. Chuj. Ja mam takie smaki. Ja mam takie smaki. Ja to bym wykorzystał ten potencjał postarczy, ja bym na pewno wykorzystał inaczej. Nie. To stary, kurwa, jeszcze. Ja te placki to ojej, ojej. Ale zjebałem, bo tak. Zapomniałem, że chciałem mi się burgera. No. Zapomniałem, że chciałem mi się pizzy, a pierdoliłem dwie zapiekanki mrożone, wiesz. No, Donatello czy co. Jeszcze pizzy jadłem, mówię, zrobiła. Kupiła spody, wieczy takie na dobrym, z dobrym składem. No. No jakiś tam sos pomidorowy. Te, co są na stałych promotorze, tak? Czy teraz jest włoskie? Teraz włoskie, no. Ona sobie zrobiła z mozzarellką light. Ja mówię, dla mnie bez mozzarelki i tam narzuciła mi, wiesz, warzyw i z tego na rukola była na górze. Z tego miejsca pozdrawiamy Kaspra, to chwila. Kasper mówi, że pizza bez sera, kurwa, to chleb z keczupem, coś takiego. Chleb z keczupem, no tak. No. Taki, ale powiem ci, że wiesz, tam mi tam była teraz taka podstawa jak pizza nawet, no. Także tam biedy nie było. Chociaż ja i tak mam, nie narzekam na swoje żarcie. Dla mnie podstawa dzień nie. Ale nie powiem, że się lepiej, nie, ja jem tak, ja mam przeprawione na maksa, posolone na maksa,
grill. Ten grill uratował mi redukcję. Kupiliśmy tego DeLonghi, takiego wielkiego, taki wielki grill, zamykany z dwóch stron, ogrzewany. No, takiego. No to on taki mięso z niego rukał. Teflon. Tak, 5 minut robi. No kurwa, się jebać zawsze z mięsem, tego. Robimy tak, że kroimy sobie od razu w paski. Bierzesz pierś czy cokolwiek, polędwiczki wrzucasz, zrobisz. No tak, i poszło. No to jest najlepsze. Ale takie są czyste. Tak? Właśnie chciał jeść. Woreczek do smaty do tego. Ja śpiewam. Co sam? Co? Czy szybcy? Czuję. A smak jest taki cienki. A jakiś nabiał jesz takie rzeczy, czy... Jesz, nie? Normalnie. I teraz ludzie ciągle pytają, czy odstawiłem nabiał. I wszystkim mówię, że po co odstawić nabiał? To znaczy, powiem tak. Podczas do czasu jeść naleśniki z serem. No. Czyli tam mąka normalna, mąka i zrobiony naleśnik z tego z mąki. Białka, tam robi białka, jajo, coś tam robi z tego. I w środek wali ser biały ze słodzikiem. No tak. I to wszystko. I polewa z tego na przykład z białkiem. To samo, jeden do jednego. Dobra, trzy serie zrobiliśmy? Z bicepsi, kantelką sobie. Widziałem cię na zdjęciach na tym. Mówiłem, że zdjęcia kłamią. No ale jakoś jest pojebane. Oczywiście nie mięśnie, ale rozumiem. Bo normalnie tak nie wygląda, nie? No nie. To tylko kamera tak robi. Filtry są. Filtry, broda nawet kurwa się zrobiła z filtrem. Filtry. Coś jeszcze inne? Jutro kupuj obiekt, albo nawet jeszcze dzisiaj. To zamów dwa. Kurwa, to już nie 10. Będziesz kupował. Nie, no ja chcę używkę tą wziąć. Ja biorę z tobą. Tego zamów tego samego? Macie inne montowanie. A. Ja ci... Ty masz do mnie jakiś ten kontakt? Pierdolę. Ale to rozmycie z tyłu, no to jest piękne, stary. Udaje mi się to sprawa, co? Czemu nie mam takiego aparatu? Kurwa, kupujesz. Chyba tak. To co, panowie, widzimy się zaraz po chwili przerwy. Na backstage'u na pewno jeszcze.